No to jedziemy. Zapraszam Was do następnego filmu na moim kanale i jedziemy z tym koksem. No i dobra, intro, dajmy na to, przeleżało trochę czasu. W ogóle nowe trzeba będzie porobić, żeby już miało, powiedzmy, tą swoją jakość. I dzisiaj przed Wami zaprezentuję Wam moją kompilację wszystkich gier, które zebrałem w zeszłym roku, w 2018. Jak tutaj widzę po rozłożonym całym materiale dowodowym, które wykonałem właśnie w zeszłym roku, nie ma tego dużo. Tak mi się wydawało, że kurde, tych gier to się tak kupowało, wiecie, co tydzień, czy tam nawet co parę dni się zdarzało i kurde, faktycznie, no, patrząc, to wydaje mi się, że było trochę mniej niż w zeszłym roku. No ale może przejdźmy do konkretów. Myślę, że Wam taka forma się jak najbardziej spodoba. Dajmy na to, że mamy ten słupek. Najważniejszy na PS2 i na Xboxa, reszta to już pojedyncze tak naprawdę tytuły, więc tym tak troszeczkę zajmiemy się osobno za chwilę. Także to są te gry, które udało mi się w zeszłym roku, pokażę Wam na PS2, w zeszłym roku nabyć. Wydawało mi się naprawdę, że było tego dużo, może po prostu to jest kwestia tylko po prostu przyłożenia się do tej odpowiedniej ilości. Tutaj mamy grę na DS-a, nie widać w tym świetle, grę na Dreamcasta, no i oczywiście ten klasyk, którego chciałem zawsze mieć, i bardzo fajny Headhunter, którego bardzo serdecznie polecam sobie go obadać. No i tam Nokia N-Gage też się pojawiła na łamach. Dobrze, może zaczniemy tak pokrótce. Każdy słupek szybko obadamy, żeby była kwestia zaliczona. Macie tutaj przede wszystkim Wormsy, Puyo Pop Fever, Tekken 4, Crash Twinsanity, Rayman Revolution 2, SSX 3, Sega Bass Fishing Duel, NHL 06, Monopoly, Fight Night Round 3, FIFA 11, Battlefield 2 Modern Combat, Jack 3, Formuła 1 2004 i Sega Classics Collection. Żebym nie był gołosłowny, po prostu pokażę Wam te pudełka, jak one się prezentują. Nie są to same pudełka, tak jak mi ktoś w komentarzu zarzucał, więc pomyślałem, że Wam to dla Was, że to dla Was otworzę, żeby nie było później rozmów dziwnych. Tak, Tekken 4. Tak jest. Większość płyty jest w stanie dobrym. Jedyny zarzut mam do jednej gry na PS1, którą Wam za chwilę pokażę, bo jest ona niestety w bardzo strasznym stanie, że tak się wyrażę. Niestety z tego względu, że mi nie czyta, bo wygląda na to, że płyta generalnie nie powinna być aż w takim straszliwym stanie, a jednak jak się okazuje, no jest dramat. Nawet PS2 mi nie chce tego przeczytać. Jedna z tych flagowych tytułów, która powinna być przynajmniej w każdej kolekcji na PS1. Tak. No, te platinomy, mówię, gorzej się pokazuje, bo za pierwszym razem nie widać tytułu, dopiero później. Tak, Formuła 1, no i Sega Classics. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. To tak pokrótce. Tekken 1. Od razu na przywitanie bardzo ciekawe pudełko. Takie nietypowe. Ta gra mi niestety nie działa. Mogę Wam to bardzo szybko pokazać. To jest hańba, że Gran Turismo mi nie działa. W teorii ta rysa jedna powinna dać radę, a niestety w ogóle płyta nie działa, więc trzeba będzie do osoby lakierującej się udać, żeby problem zniknął. FIFA 2002, Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii, w Korei Południowej prędzej. Pierwszy zarąbisty Rayman. Cholernie trudny, już chyba 5-6 poziom daje w dupę. Może dlatego, że nie wiemy, jak go zrobić dokładnie. No i najnowszy mój nabytek na tą chwilę to jest
Pro Skater 4, mam do tej odsłony spory sentyment. Dzięki Kasper, że mi tą grę pokazałeś, bo jest naprawdę zarąbista. Taka wierna kopia tej odsłony na mocniejsze nieco konsole. Także fajnie. Gier na PSP nie ma dużo. Ale niestety tak wychodzi, że na razie nie mam sprecyzowanych planów co do PSP, jakie gry sobie tam załatwiać. No na razie, mimo to, że moje półki uginają się wręcz i muszę już te nowsze, przynajmniej nabytki, chować już do moich wyznaczonych takich pudełek dużych, takich pudeł wręcz. I jest z tym duży problem. Zacznijmy sobie może platformami, żeby było tak w miarę ciekawiej. Jedna gra na Vita. W tamtym roku udało się wydziobać razem z samą konsolką. Jest to Lego Chima Wyprawa Lavala, nawet całkiem spoko gra. I mam do niej dostać niedługo pudełko, więc wam je gdzieś tam na chwilę pokażę. Bo nie mam pudełka do tej gry, dlatego pokazuję wam tylko sam goły kart. Sega Mega Drive Classics na PS4. Płyta jak najbardziej i plakacik. Bardzo fajna rzecz. Sonic Mania Plus. No już tylko pokrótce. Tak jak resztę. Nadal pachnie nowością. Nadal jeszcze nie ograłem całego kompletu postaci, ale to jest wszystko do zrobienia. Shenmue 1 i 2. Polecam ograć. Koniecznie. Bez dyskusji. Nie patrzcie na grafikę. Czujcie Dreamcasta na PS4. No i Odyssey Assassin's Creed jeszcze nie ruszony. Dopiero co zaczynam grać w Unity, ale pomału będę tam rzeźnił w Paryżu. Nie martwcie się o to. Dobra, teraz przechodzimy do innego obozu. Tym razem przechodzimy do obozu Microsoftu, czyli z Xboxem będziemy się teraz telepać, ponieważ na Xboxa pierwszego też mam kilka ciekawych smaczków, więc Brothers in Arms Road to Hill 30. Szczelaninka w II wojnie światowej. Bardzo fajny, mój ulubiony temat. The Great Escape. Tak. Tak to wygląda. Forza Motorsport z dziwnym pudełkiem. Do wymiany oczywiście. Kwestia tak naprawdę czasu. Dead Man's Hand. Ciekawy FPS-ik. W westernie. Nawet. No ale Red Dead Redemption, czy Red Dead Redemption 2, czy Red Dead Revolver. Tak naprawdę pierwsza gra z tej trylogii. Szklana pułapka. Nieciekawy tytuł, ale jako tako na razie niech będzie. Taki mały krapik, może w mojej kolekcji na Xboxa. Manhunt. Ciekawe, czy by wyszła trzecia część. No właśnie, czemu nie ma trzeciej części? Już dawno nie ma, od 2000 któregoś roku, piątego chyba. Driver Parallel Lines, przeplatane linie. Można tak powiedzieć mniej więcej. Mark Echo z Getting Up. Bardzo ciekawa gierka. Muszę sobie tam ograć. Max Payne. Jeszcze nie zacząłem. Jeszcze nie zapisałem stanu gry, ale wszystko do zrobienia, mili drodzy. Need for Speed Carbon. Niestety. Będę musiał znowu w niego nawalać. Ale fajnie, że ta wersja jest. Przynajmniej się dowiem, czym ona się różni od pozostałych. V-Rally 3. Bez instrukcji do ogarnięcia. Need for Speed Most Wanted na Xboxa, też niestety. Dla mnie te gry są długie w cholerę. No i Underground 2, też instrukcja do ogarnięcia i ta płyta mi się podoba. Kolorowa, bardzo taka zajebista. Jaki pierwszy Xbox, to jego następca 360-kowy. W pudełkach mam niestety niedużo gier z tamtego roku, natomiast cyfrowek mam ich chyba najwięcej, bo naliczyłem chyba 10 gier cyfrowych, które pobrałem sobie. Więc następny film będzie poświęcony już tym grom cyfrowym, które na szczęście dzisiaj zrealizuje taki film, tylko jak będzie troszkę ciemniej, światło mi na to nie pozwala, a Elgato niestety do tej pory nie znalazłem. Pure, bardzo fajna gierka o skuterach. Assassin's Creed Brotherhood do uzupełnienia, bo nie miałem. A jedynie w co grałem, jedynie grałem w to od kolegi.
bardzo fajne wydanie New Ordera. Pokażę wam tylko, jak mi nie wierzycie. Zainstalowałem sobie pierwszą płytę, bo trzeba było. A i tutaj macie po kolei dwójkę, jedynkę i trzecią płytę. Cztery płyty. Strasznie wielka gra. Podobnie duża jak Los Angeles Noir, którego też również posiadam, ale tutaj już w tym zestawieniu nie pokażę, bo był wcześniej. Miał swoje 3 minuty kiedy indziej. No i prezent na Sylwestra Midnight Club Los Angeles wydanie Gold, czy tam jakieś inne. Po prostu jest tylko inna okładka i bardziej logo świeci. I chyba bonusowe auta są jakieś. A tak to jest bardzo spoko giera, powiem szczerze. Zacząłem sobie chwilę grać. Przypomina trochę GTA 5, tam z mapy przynajmniej, i jest całkiem nieźle. Dobra, zostały nam już niedobitki w postaci Sega Mega Drive. Niestety w zeszłym roku nie udało mi się żadnej gry na Master System załatwić, ale oczywiście w tym roku jak najbardziej się to zmieni. FIFA 95. Proszę bardzo, w pięknej okazałości. Ekskluzyw tylko na tą konsolę, nie ma 95 na inne, czy na PC-ta, czy na inną konsolę, tylko na Mega Drive'a wyszła. Z bardzo fajnym soundtrackiem. Bishojo Senshi Seramun, czyli czarodziejki z księżyca. Czarodziejka z księżyca niech będzie w takim dziwnym wydaniu, ale no na razie niech będzie. Może później się kupi japońszczyznę. Olympic Summer Games w Atlancie 1996. Chyba do tej pory najnowsza gra. Nie, najnowsza gra to jest Sonic 3D. Albo FIFA 97, którą też tutaj mam. Ale niestety pudełko jest w stanie koszmarnym. Koszmarnym, bo się ułamało trzymadło z lewej strony. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Także no, niestety gra cierpi. Przynajmniej samo pudełko. Dobra. Pora na Sega Saturn. Virtua Fighter 2. Kupiona na wakacje. Bardzo fajny klasyk. Najlepsza gra na Saturna, najlepiej sprzedająca się tym bardziej. No i Tomb Raider na Saturna. Postaram się w tym roku też coś znaleźć fajnego na planetę Segi. Zobaczymy, co tam wynajdzie się dobrego w ciekawej cenie. No tam jeszcze na pewno kilka klasyków będę miał i na razie pauza, może z czasem coś się fajnego znajdzie. Dreamcast, nasza ulubiona makaronówka, Sonic Adventure 2, którego wam pokazywałem na początku. Płyty nie ma z przodu, tylko jest oczywiście z tyłu, z tej strony. Proszę bardzo. No i Headhunter z tym pierdzielonym, obsranym pudełkiem. Już mi płyta ucieka. Ta gra ma dwie płytki, proszę bardzo, i niestety pudełka są do dupy, naprawdę. Tu wyjątkowo to sformułowanie będzie bardzo trafne, jest do dupy, naprawdę. Że nawet wymienić nie idzie łatwo. I wracamy teraz na razie. Nintendo będzie na koniec, nie ma tego dużo na Nintendo, aż się zdziwiłem sam. Sonic N na Nokia N-Gage, proszę bardzo. Taki rodzynek wśród gier handheldowych w tamtym roku. No i idziemy teraz po Nintendo. Niestety tego naprawdę nie będzie dużo. Quicks na Game Boya. Tak, w bardzo ładnym stanie. Prawie jak nówka. Zadbane. Nintendo DS Coop The Recruit COP. Bardzo świetna gierka, bardzo dobra grafika jak na tą konsolę. Podobna do PS1, czy nawet trochę lepiej. No i tytuł na Wii, którego można się wyzbyć bez problemu, ale postanowiłem, że nie. Zumba Fitness, pierwsza odsłona. Także tak to się prezentuje. Nam się ta gra bardzo szybko znudziła. Dobra, ja wam pokażę chociaż część kolekcji, żebyście widzieli na koniec, co się tutaj znajduje. No i tym oto akcentem zakończę materiał. Jak wam się podobał? Sorki za podkład, który jest troszkę pomarszczony, jest bardziej realistyczny, bym powiedział, i w miarę możliwości jakiś taki, powiedzmy ten rzeczywisty. Dobra, bardzo was wszystkich pozdrawiam, dziękuję za uwagę, co sądzicie,
No i do zobaczenia w kolekcji gier cyfrowych. Już tym razem nie ma podziału na daty. Pokażę wam wszystkie gry cyfrowe, jakie mam na 360, na PS4, 3DS-ie. No i chyba tak, na tych czterech platformach głównie. Czy tam jeszcze na coś innego jest? Nie, nie ma. A więc po prostu przypomnę sobie to dogram coś. No to pozdrawiam jeszcze raz, do zobaczenia. Tym razem przechodzimy do obozu Xboxa. Do... kurde.